Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny pracy i witam na mojej stronie www.badanialekarzamedycynypracy.com oraz www.lekarzpracy.com. W tym wideo poruszę inne ciekawe zapytanie, pojawiające się setki razy i pomimo jasnych przepisów prawnych, ciągle sprawiające spory problem. A mianowicie, czy pracownik skierowany przez pracodawcę do lekarza medycyny pracy na badania profilaktyczne może samowolnie się udać do innego lekarza medycyny pracy, z którym dany pracodawca nie posiada umowy, przynieść takie zaświadczenie, czyli orzeczenie do celów kodeksu pracy i przedstawić je pracodawcy. Przeczytam tutaj zapytanie, które wysłała mi pani Kamila. Dokładnie je przeczytam. Czy w momencie, kiedy kieruje mnie pracodawca w inne konkretne miejsce na badania okresowe lub wstępne, mogę wykonać te badania w innym miejscu, no, w domyśle u państwa, i czy będą tak samo honorowane? Zacznę od podstawy prawnej współpracy lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z pracodawcą, i niestety oparta jest ona na obowiązku umowy z medycyną pracy i z pracodawcą, co wynika jasno z ustawy o służbie medycyny pracy. Ostatnia nowelizacja, był to dziennik ustaw z 2008 roku, numer 220, pozycja 1416. Zacytuję tutaj stosowny fragment ustawy, żeby czegoś tam za bardzo nie przekręcić. A mianowicie, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane, tu podkreślam, na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot zobowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w artykule 5 ust. 2, zwany dalej zleceniodawcą, a podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwanej dalej zleceniobiorcą. Czyli jasno tutaj wynika z ustawy, że zleceniodawcą jest pracodawca, natomiast zleceniobiorcą jest podstawowa jednostka medycyny pracy, w domyśle lekarz medycyny pracy. Wynika z tego dość jasno, że pracownik nie może sobie wziąć skierowania od pracodawcy, no i pójść do pierwszego lekarza medycyny pracy czy przychodni medycyny pracy, która mu się tam pod ręką napatoczy. Nie istnieje natomiast formalna przeszkoda dla pracodawcy, jeżeli ma ochotę sobie podpisać umowę z kilkoma jednostkami podstawowej służby medycyny pracy, żeby taką umowę podpisał i sobie pracownika kierował do kilku przychodni. Podpisał umowę z kilkoma przychodniami. No, głównie ma to miejsce, kiedy powiedzmy główna siedziba danej firmy jest w Warszawie czy tam w Białymstoku, a przykładowo są przedstawiciele regionalni w całej Polsce, na przykład we Wrocławiu. No, trudno w tym momencie ganiać pracownika, żeby spędził parę dni na badaniach okresowych, dojeżdżając do Białegostoku. Podpisuje się umowę we Wrocławiu i przynajmniej według mojej wiedzy nie ma takiego ograniczenia, żeby pracodawca nie mógł sobie nie podpisać drugiej umowy. I pracownik jest badany na miejscu we Wrocławiu. Obowiązek umowy oraz konsolidacji badań medycyny pracy w jednym miejscu ma jedno główne zadanie. Lekarz uprawniony do badań profilaktycznych jest w całości odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy ze względów zdrowotnych tych pracowników i unika się sytuacji, w której powiedzmy lekarz placówki wyznaczonej wystawił jedno orzeczenie, no, pracownikowi się ono nie podoba, nie odwołuje się, ale idzie sobie do drugiego lekarza medycyny pracy, często w tym samym dniu lub następnym, i pojawiają się dwa orzeczenia. No, czasami zdarza się, że o sprzecznej treści. No i co ma wtedy taki pracodawca zrobić? Które orzeczenie musi honorować?
W przypadku umowy z medycyną pracy sytuacja jest tutaj jasna. Honoruje wyłącznie orzeczenia z placówki medycyny pracy, z którą ma podpisaną umowę. Z reguły w umowie ze służbą medycyny pracy, z przychodnią medycyny pracy jest również zapis o tak zwanej wizytacji stanowisk pracy. No, należy podkreślić, że badania medycyny pracy, badania okresowe nie są to tylko badania lekarskie, ale cały inny zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, no, z którą się wiąże między innymi dokładna znajomość stanowisk pracy, wizytacje tych stanowisk pracy, no, pełne uświadomienie, co się tak naprawdę w tym zakładzie pracy dzieje. Drugą sprawą, jaką należy tutaj podkreślić, jest obowiązek badania przez placówkę medycyny pracy na podstawie skierowania. No, idealnym by było, gdyby skierowania były na konkretną placówkę medycyny pracy, czyli powiedzmy tam centrum takie i owakie na ulicy takiej i siakiej. Natomiast no, w tej chwili wzór skierowania nie jest zbytnio sprecyzowany, jest tylko kilka wskazówek w aktach wykonawczych do kodeksu pracy. No i często skierowanie jest bardzo ogólne, z błędami, często nie zawiera właściwego opisu narażeń czy innych jakichś tam szkodliwości na stanowiskach pracy. Natomiast lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, który ma umowę z danym pracodawcą, poprzez wizytację stanowisk pracy, współpracę ze służbą BHP, no jest powiedzmy bardziej zaznajomiony z danym stanowiskiem pracy, z narażeniami tam panującymi, aniżeli przypadkowy lekarz no, z przysłowiowej łapanki. Czyli reasumując, sprawa polega na tym, że pracownik ma obowiązek zgłosić się do tej placówki medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną pisemną umowę. Jeszcze raz podkreślam, umowę pisemną. Oczywiście obowiązuje jeszcze skierowanie z zakładu pracy. No i na podstawie badania lekarskiego, oceny narażeń, lekarz medycyny pracy wydaje stosowne zaświadczenie zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. No i odwołać od tego zaświadczenia się może zarówno pracownik, jeżeli uważa, że w jakiś sposób powinno być inne, jak również pracodawca, kiedy dobrze przykładowo wie, że dany pracownik tam z jakichś względów się nie nadaje, względów zdrowotnych oczywiście, no i może się od tego zaświadczenia odwołać. Także jeszcze raz powtarzam, pracownik może zgłosić się jedynie do lekarza medycyny pracy, z którym ma pracodawca podpisaną umowę, a pracodawca nie ma obowiązku honorować żadnych innych zaświadczeń, czyli orzeczeń z kodeksu pracy, które pracownik mu przyniesie od innych lekarzy. No. Topik jest poniekąd kontrowersyjny, ponieważ część pracowników, pracodawców uważa, że jak sobie za badania medycyny ktoś płaci, to ma prawo wyboru lekarza, tak jak lekarza rodzinnego, dowolnego. No, przepisy mówią troszeczkę inaczej. Tym niemniej, na sam koniec, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w temacie wyznaczony lekarz i umowa medycyny pracy. Tam na dole są formularze kontaktowe, przez które bardzo chętnie zbiorę różne opinie w tym temacie, czyli temacie umowa medycyny pracy, wyznaczony lekarz, skierowania na badania okresowe pracownika. No, dziękuję Państwu za uwagę.